Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, przychodzę z filmikiem niespodzianką, a może i niespodzianką, takim na koniec wakacji. Jak widzicie, tutaj Eleni sobie leży w czapeczce, w krótkim rękawku i długich spodniach. Po pierwsze, zamówiłam, słuchajcie, tak z innej beczki trochę, zamówiłam takie ekstra, powiedzcie mi co, łańcuszki do smoczków. Mam jeszcze jeden ze sobą, jeden został w domu. No właśnie, został w domu. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Za te łańcuszki dałam 4,50 za jeden, więc naprawdę się opłaca. I już wam mówię, dlaczego został w domu. A mianowicie, nie jestem w swoim mieście, tylko przyjechałam sobie na resztkę wakacji, słuchajcie, na 3 dni nad morze przyjechałam do Władysławowa. I tak, sorry za mój głos, ale byłam nad morzem na spacerze, jestem trochę zmęczona i trochę wiało. Więc tak, więc mogę być trochę zachrypnięta. I też nie chcę jakoś super głośno mówić, bo nie wiem jak szczelne, znaczy jak przepuszczalne są te ściany. Tak, tak jak widzicie, tu jest Eleni i zaraz wam pokażę pokój i będę mówić dalej. A więc tak, tu jest wejście do pokoju, tutaj leży moja walizka. Pokój nie jest, słuchajcie, duży, bo zobaczcie, tu macie stolik, dwa krzesełka, czajnik, oczywiście telewizor, tam jest wyjście, zaraz wam pokażę. Łóżko dwuosobowe, szafa, lodówka, tam już nie patrzcie na bałagan, już sobie trochę zagospodarowałam. Łóżko jest dwuosobowe, pokój, tak jak widzicie, no jest moim zdaniem malutki, jak na dwie osoby, jak ktoś by chciał z dzieckiem przyjechać, no to jest za mały. Jak na jedną osobę wystarczający, na spokojnie. Tam jest taki piękny obraz. Już wam chyba w zeszłym roku pokazywałam. Nie wiem, czy nie był taki sam, bym musiała zobaczyć na filmach. Ale bardzo mi się podoba. Tak jak widzicie, mówię, Elenie sobie leży na łóżku. Jeszcze nie wiem, czy będzie spała tam w kącie na łóżku, czy na krześle będzie leżeć. I tak, tu sobie leży. A, i jeszcze łazienka. Łazienka, jak to łazienka, toaleta, umywalka. Prysznic. No. I tyle. Okienko jest, mówię, jest telewizor, jest kaloryfer. I na dworze, słuchajcie, już jest ciemno, bo jest godzina 20:22. Nie wiem, czy coś będzie widać. O. Czekajcie, może coś będzie widać, tak trochę. Tam jest, słuchajcie, taki taras. Znaczy taki wiata z grillem. Jakiś domek do zabawy dla dzieci. Ja mam tu wyjść od razu na dwór. To jest garaż właścicieli. Nie wiem, czy to widać. Musiał zgasić światło. Garaż właścicieli. Może jutro wam jeszcze pokażę to na żywo. Znaczy na żywo, na jasno. I tak, i słuchajcie, powiem wam, że przyjechałam tutaj na 3 dni, ale jest kupa ludzi. Znaczy byłam, słuchajcie, na godzinnym spacerze, chociaż przyjechałam zmęczona, bo dużo się dzisiaj rzeczy wydarzyło u mnie. Albo dzisiaj jest w ogóle 25 sierpnia. Tak, bardzo dużo poważnych rzeczy się u mnie wydarzyło. Może powiem to w następnym nagraniu, może nie, zobaczę, czy będę na to gotowa, żeby się z wami tym dzielić. I tak, i miałam już rezygnować z tego przyjazdu tutaj, potem stwierdziłam, nie, muszę po prostu odpocząć przed nową pracą, przed no w ogóle rokiem szkolnym, tak, mnie rok szkolny też zaczyna dotyczyć. No i wzięłam Eleni, bo już byłam spakowana, słuchajcie, ta sytuacja. Ja się wczoraj pakowałam, a sytuacja wydarzyła się dziś rano. I tak jak mówię, miałam nie przyjeżdżać, ale stwierdziłam, że muszę wypocząć po prostu i zresetować głowę. Więc nie wiem, słuchajcie, czy wyjdę na spacer z Eleni. Nie wiem, czy będę miała siłę więcej do nagrywania. Nie wiem, czy ten filmik wrzucę. Mam nadzieję, że tak. No, trochę się życie komplikuje, znaczy nie komplikuje, no po prostu jest ciekawe, jest burzliwe. I słuchajcie, tak, a chciałam mówić o Władku, bo jestem we Władysławowie w sumie drugi raz może. Raz byłam tak bardziej na jeden dzień przyjazdem. I powiem wam, że jest tyle ludzi, o 19 byłam na plaży. Na plaży jest sporo ludzi, a dzisiaj było pochmurno, nie było gorąco. O 19 było sporo ludzi, o 20 pełno na deptakach i w ogóle, więc nie wiem, o której godzinie bym się wybrała na spacer z Eleni, czy w ciągu dnia, czy właśnie jakoś wieczorem, po południu.
tak, żeby było właśnie mniej ludzi, bo mimo wszystko trochę się boję zaglądania do wózka. Z jednej strony chciałam, słuchajcie, zrobić ten filmik, bo na pewno będę je łączyć, jak ją ubiorę jakoś na spacer jeszcze. Bo oczywiście wziąłam ciuszki, wziąłam wózek. Wózek i ciuszki są w samochodzie, bo tak jak widzicie, tu jest tak mało miejsca, że stwierdziłam, no nie będę tego tu przynosić, a poza tym właścicielka nie wie, że jestem z Lalą, więc tak. No i nie miałam gdzie go wstawić, więc wiecie, to bez sensu. A tak to sobie na spokojnie leży w samochodzie i czeka na swoją kolej ewentualną. I tak, jest, słuchajcie, sporo ludzi i z jednej strony chciałam zrobić ten filmik taki, wiecie, że nawet jak ktoś zajrzy, to nagrywam reakcję ludzi na Reborna. Bo chciałabym zrobić taki filmik mimo wszystko i myślę, że łatwiej by mi było zrobić taki filmik tutaj we Władysławowie niż u mnie w mojej rodzinnej miejscowości, gdzie bardzo wiele osób mnie zna mimo wszystko i na każdym kroku mogę spotkać kogoś znajomego, kogoś, kto nie wie, że mam lalki, a tutaj by było mi łatwiej. Natomiast jak sobie tak o tym tak realnie, wiecie, pomyślę, to sobie myślę, kurde, no nie, głupio bym się czuła. A z drugiej strony nikt mnie tu nie zna. Może to jest właśnie ten moment, żeby pokazać, żeby się pochwalić, żeby móc wyjść do ludzi. No zobaczę. Zobaczę. W razie czego powiem, że robię eksperyment społeczny i właśnie reakcje ludzi na lalki nagrywam. Więc tak. Więc zobaczę, czy pójdę. Dzisiaj jest czwartek wieczór. Będę tu jeszcze piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek wyjeżdżam. No i zobaczę, kiedy pójdę. Myślałam, żeby iść jutro. Ale jutro może się najechać, słuchajcie, sporo ludzi na weekend. Więc nie wiem, czy nie pójdę dopiero w niedzielę wieczorem na spacer, bo po weekendzie mogą wyjeżdżać ludzie, mam nadzieję. Albo przyjadą na weekend i na następny dzień nowi. Chociaż zaczyna się rok szkolny, ale to nie wszystkich to obowiązuje, nie? Nie mam pojęcia. Zobaczę jak będę, w sensie, w jakim będę nastroju, jaka będzie pogoda, czy zrobię to rano, czy zrobię to wieczorem. Myślę, że raczej pod wieczór, tak jak teraz, to nie byłoby głupio, bo już by było ciemno i tak, no, znaczy ciemniej, bo, no ciemno, jakby, no nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle wejdę, chcę bardzo wyjść, zobaczymy, czy mi się to uda, fajnie, bo jest deptak we Władku nad morzem, na plaży, więc na pewno się tam przespacerujemy, jeśli wezmę wózek, a tak jak mówię, wózek czeka w samochodzie, fotelika nie brałam, bo by zawalał mi miejsce w aucie, którego miałam i tak mało przez wózek, a jeszcze miałam dwie torby i plecak, słuchajcie. Więc tak, zobaczymy, co to dalej będzie i mam nadzieję, że do zobaczenia za moment na spacerku. Dobra, słuchajcie, więc idziemy. Zatrzymaliśmy się koło cmentarza i koło parku. Tak wygląda Eleni. Mam jeszcze do niej kocyk, nie wziąłem pieluszki z domu. W ogóle z domu. Ale trudno. I idziemy, słuchajcie. Najpierw chyba na plaży, bo niedługo będzie taki ładny zachód słońca, mam nadzieję, a potem zobaczymy, może do portu gdzieś, zobaczymy, gdzie pójdziemy.
Tak,
Słuchajcie, wracam już do samochodu, jest totalnie ciemno, nie wiem czy wy to widzicie czy nie, ale jest mega ciemno, znaczy ciemno, no słońce już zaszło, jest godzina 20:41, idę do auta zapakować wózek i młodą i tak, i bardzo, zaraz wam coś jeszcze powiem. Powiem wam szczerze, że udał mi się ten spacer naprawdę. W sumie to była godzina? Godzinę czy dwie? Jakoś tak, nie wiem. Nawet nie wiem ile byłam czasu na tym spacerze. Przyznam wam szczerze. Ale myślę, że coś koło 2 godzin, 1,5. No i tak, i wracam, już jest ciemno. I miałam fajną jedną reakcję, bo idzie taka grupa chłopaków, takich młodych, gdzie normalnie, czy ludzie zaglądali trochę do wózka, nie? Ale nie pytali, więc ja nie mówiłam, czy to, no, nie pytali. Ale jeden chłopak taki szedł i prawie by wpadł na wózek, bo nie patrzył, gdzie idzie. I tak się patrzył i mówi, ojejku, jaka ładna dzidzia, taka malusia. Wiecie, taki chłopak, nie wiem, w wieku 20 paru lat. Nie więcej niż 25. I się, mi się śmiać chciało, bo w sumie no raczej tacy młodzi nie mają. Znaczy no nie zwracają uwagi na maluchy takie, nie? No, więc to było śmieszne i miłe. Natomiast kilka razy mijałam, słuchajcie, taką jedną parę z dziećmi, z dwoma wózkami. Ojejku, nic nie widać. I w pewnym momencie musiałam, wiecie, przekręcić główkę Eleni, żeby nie było, że w kółko tak leży. Teraz ją odkryłam, bo jest ciepło.